9 sierpnia. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła. Psalm 84, 6, 7. Trudno udzielić pocieszenia komuś, kto je lekceważy podczas doświadczeń. Zamiast szukać właściwego źródła siły, podaje się załamaniu i zaczyna narzekać, użalając się nad swym losem. Ale czy chrześcijanie mogą być tak lekkomyślni? Z pewnością nie tego Pan od nas oczekuje. Musimy zapuścić się w głębiny, aby poznać drogocenny dar Boży, pocieszenie w doświadczeniach i w ten sposób otrzymać przygotowanie, by się stać Jego współpracownikami. Kiedy liście więdną i kwiaty bledną z powodu braku wilgoci, a nad ogrodem naszej duszy zapada noc, nigdy nie odczujemy niedostatku, ponieważ nawet w najgęstszym mroku Pan ześle krople swojej niebiańskiej rosy, która pada tylko wtedy, gdy skryje się słońce. Przeszedłem przez płaczu dolinę, dolinę boleści i trwóg, lecz Pan mi rzekł, ja Cię nie ominę, jam wierny pociechy jest Bóg. Jak ziemi czas słońca i chmury, tak dusza zna radość i ból. Dzień w ogniu, dzień straszny, ponury, przeprawia, oczyszcza jak sól. Gdy Pan nasz wiedzie przez próby, wszechmocna prowadzi nas dłoń. Ratuje z odmętów nas zguby i łaski objawia nam tuń. Zdrygamy się często przed cięciem, lecz dobrze ogrodnik nasz wie, owocu moc tym przedsięwzięciem przysporzy ów nóż, co tak tnie. On wie, że nam trzeba i smutku, wspaniały na oku ma cel. Wnet dowiesz się, tak po cichutku mi szepcze, a wokół śni biel. I tak pośród smutków i cierpień miłości wytryska mi zdrój, poznaję, że chwila wyrzeczeń niebieski sprowadzi, sposobi mi strój. Więc pójdę, gdzie Pan mnie prowadzi, choć stromy, ciernisty mój szlak. U cichych wód wnet nie posadzi, cudownej pociechy da znak. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy idzie przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitująco źródła.